Oddaj krew, zostań gwiazdą. To hasło tegorocznej edycji Wampiriady, czyli akcji krwiodawstwa. Od 24 do 26 listopada można w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddać krew, czyli dać coś od siebie innym, a przy tym zgarnąć nagrody. Zawsze Wampiriadę organizowaliśmy na naszym kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. No niestety w związku z pandemią jest to niemożliwe, studentów nie ma na kampusie, dlatego RCKiK właśnie umożliwiło nam przeprowadzenie finału tutaj u nich stacjonarnie. Nie możemy przyjechać na Wampiriadę na uczelnię, także no cieszymy się, że studenci pamiętają o tym, żeby przyjść i oddać krew u nas tutaj, do nas na ulicę Czerwonego Krzyża. Studenci pamiętali i wypełnili korytarze Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Co ważne, podczas tej edycji Wampiriady ozdrowieńcy także mogą oddać osocze. Przebyłam koronawirusa, na szczęście lekko, ale zdecydowałam się po prostu, że jeżeli mogę pomóc, to to zrobię. Szczerze uważam, to jest gest dobroci. Jest ktoś, kto tego potrzebuje. Chwilę posiedzimy w internecie, pooglądamy pierdoły, ale możemy komuś pomóc dzięki temu. Mimo dużej liczby osób, krwi nadal brakuje. Cały czas tak oscylujemy przy takich minimalnych stanach. Boimy się, żeby nam krwi nie zabrakło, dlatego apelujemy, żeby nie zapominać o pacjentach w szpitalach, żeby przychodzić i oddawać krew. Krew jest cały czas potrzebna, tak samo jak osocze od ozdrowieńców. Cały czas szpitale składają zamówienia. Oddać krew może każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Co ważne, oddawanie krwi nie jest trudne. Zaczynamy od zarejestrowania się przed wczesnym wypełnieniem ankiety, czy mieliśmy jakikolwiek kontakt z osobą zakażoną. Następnie idziemy oddać próbkę krwi. Na tej podstawie mamy zrobione badania wstępne, czyli mamy hemoglobinę zbadaną, czy na pewno możemy oddawać krew i tak dalej, i tak dalej. A potem dawcy zasiadają na fotelu i już na spokojnie oddają krew. Tak jak inni wrocławianie, którzy zdecydowali się na ten krok. Co by pan powiedział osobom, które się zastanawiają na przykład, czy oddać krew, czy nie oddać? Żeby zastanowiły się nad tym, czy same kiedyś mogą nie potrzebować krwi. Widział pan, że jest Wampiriada, czy nie? Tak, widziałem na Facebooku informacje, były tak, że dołączyłem do wydarzenia, no i poszedłem po prostu dzisiaj z rana, bo miałem czas. Bo jeszcze są do wygrania nagrody. No właśnie, też ze względu na to właśnie też czekałem, no i właśnie liczę na jakieś albo czekoladę, albo cokolwiek innego, zobaczymy, co się uda. Nagród jest sporo, do wyboru, do koloru. W Wampiriadę włączyło się wiele firm i lokali gastronomicznych, które podarowały różne vouchery dla osób oddających krew czy osocze. Mamy pakiet darmowa kawa, darmowe jakiś posiłek, minus 50% na coś. Różne też można powiedzieć, że przeżycia. Studenci i Centrum Regionalnego Krwiodawstwa apelują, żeby oddawać krew, bo dla nas może być to drobny gest, a komuś innemu może to uratować życie. Echo 24, Marta Wrońska.